Podczas dębińskiej biesiady kulturalnej odsłonięta została 17 już gwiazda na Alei Gwiazd, a należy ona do Bartka Deryło. W naszej Alei Gwiazd jest dużo gwiazd, jak to mówią, rozrzuconych, tak? Czyli nie jest z lokalnej społeczności, a teraz chcemy tak zacząć, żeby lokalną społeczność, która ma jakieś tam wyróżnienia, przykładowo Bartek właśnie w tym jest. Głównie zagramy dzisiaj mój autorski materiał z pierwszej płyty. Będą niespodzianki, covery, które przywarły do mnie od jakiegoś czasu na stałe. Jesteśmy w trasie od początku czerwca, zagraliśmy masę koncertów tego lata i zagranie tu to jest kolejny etap, zresztą bardzo piękny, no bo przyjdą na pewno moi znajomi, moi bliscy, moja rodzina. Granie przed własną publicznością jest o tyle zabawne, że widzę kątem oka, jak każdy jednak ma nutkę tutaj takiego, no właśnie, oceniania z drugiej strony, podziwu, z trzeciej strony stresu za drugą osobę, to zawsze jest taka sytuacja, która, no właśnie, jest ciekawa. Pomimo niekorzystnej pogody na mieszkańców czekały atrakcje, które przyciągnęły wiele osób. No super miła atmosfera, dużo atrakcji, tutaj lody, strefa gastro, przyjemnie. Bardzo dobrze się bawię, dużo koncertów fajnych, niektóre piosenki nawet znam. Świetna zabawa, troszkę pogoda się popsuła, ale to nie przeszkadza ku temu, żeby na pewno fajny koncert za chwilę wysłuchać. Głównej atrakcji przede wszystkim, nie? No czekamy z cierpliwością. Na naszego kolegę z Jelcza Laskowic. Na tym festiwalu można zobaczyć różne piosenki, można, wata jest za darmo była, można sobie kupić różne fajne rzeczy. Bo można pójść na wychańce. Przy okazji biesiady do Dębiny przyjechali mieszkańcy miasta partnerskiego z Niemiec. Przywieźliśmy produkt lokalny z naszej okolicy, to jest tak zwana Alte Wurst, można by to przetłumaczyć na polski jako stara kiełbasa. To jest wizytówka naszego regionu i zawsze przywozimy tą Alte Wurst również dla naszych przyjaciół w Polsce. A najciekawsze jest to, że na początku ludzie podchodzą do nas z pewnym sceptycyzmem, ale jak już spróbują naszego specjału, to wracają, są zainteresowani i również im stara kiełbasa bardzo smakuje. Partnerstwo miast jest dla nas bardzo ważnym obszarem działania. Pokazuje no, otwartość, taką gotowość do wymiany kulturalnej, no i też ogromną gościnność. I teraz w czasie wojny na wschodzie to partnerstwo nabrało nowego wymiaru, bo my w Jelczu Laskowicach przyjęliśmy wielu uchodźców, a nasi przyjaciele z Gudensbergu organizują pomoc rzeczową dla naszego trzeciego miasta partnerskiego Szczyrec. Wydarzenie było idealną okazją do integracji społeczności, a dzięki dobrej organizacji wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Ostatnie lata no, nauczyły nas planować bardzo, że tak powiem, czy działamy bardzo zapobiegawczo i działamy szybko. Wcześniejsza nasza impreza, która się nazywała Dębicka Noc Świętojańska, która była kontynuowana przez kilka edycji, została naturalnie przez COVID uśmiercona, więc no, musieliśmy, że tak powiem, odświeżyć formułę. W tym roku wyszliśmy z nową formułą, jest to Dębińska Biesiada Kulturalna, edycja pierwsza. W tym roku dzieje się dużo. Pierwsza edycja Dębińskiej Biesiady Kulturalnej już za nami, jednak z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczną odsłonę oraz na nowe gwiazdy w słynnej już Alei Gwiazd.